Minęło zaledwie 4 miesiące, odkąd zakończyliśmy jedno z zadań inwestycyjnych. To jest na obiekcie Waligóra tutaj w Sokołowsku, w którym świadczy spółka usługi na rzecz seniorów. Tym razem spółka z sukcesem pozyskała kolejne środki dedykowane dzieciom, a konkretnie chodzi o szpital rehabilitacyjno-hematologiczny Orlik w Kudowie Zdroju, w którym będzie prowadzona inwestycja pod nazwą Energooszczędny Orlik. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wartość tego zadania to kwota 3 212 000 zł. Pozyskane środki to 1 375 000 zł, a udział własny do projektu w wysokości 1 850 000 zł został pozyskany ze środków województwa dolnośląskiego w formie dokapitalizowania spółki. Projekt ten zakłada pełną termomodernizację budynku szpitalnego oraz wymianę źródeł ciepła z olejowego na pompy ciepła oraz modernizację całej instalacji elektrycznej. Celem tego zadania jest efektywność wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej. Liczymy po prostu na bardzo duże oszczędności. To jest około 60% wykorzystania całych kosztów energii. Przypomnę, że Szpital Orlik Dziecięcy w Kudowie Zdroju świadczy usługi na rzecz dzieci w wieku 3 do 18 roku życia, które zmagają się z problemami hematologicznymi, onkologicznymi i ortopedycznymi. I to im dedykujemy tą całą inwestycję.